Powiem szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego nastawienia drużyny z Jastrzębia. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Ja osobiście też ciężkie chwile przeżywałem na tym meczu. Ale najważniejsze jest to, że mecz zakończył się dla nas zwycięstwem i my się cieszymy z tego, że w tym playoffie wygraliśmy i jesteśmy w finale. Zespół jastrzębski był podobudowany, żeby grać o najwyższe cele. Każdy wynik był możliwy, tym bardziej, że dzisiaj nie miał nic Jastrzębski Węgiel do stracenia. Ja jestem zadowolony z tego, że w tym sezonie PGS Kra wygrała 6 razy z Jastrzębskim Węglem i to świadczy o tym, że jednak mieliśmy przewagę nad tym zespołem. Myślę, że w pierwszym meczu było też dosyć ciężko, też wynik 3-2 i też nie graliśmy tak, jak byśmy tego chcieli. No dzisiaj momentami było bardzo dobrze, ale momentami było też bardzo źle. Dlatego tym bardziej cenne jest to zwycięstwo dla nas. Myślę, że walką do samego końca i też mieliśmy, trzeba przyznać, trochę szczęścia, bo jednak tutaj chłopaki skoczyli tym podwójnym blokiem w piłce praktycznie meczowej i udało się zablokować, tak? Ona mogła pójść w trybuny, mogła pójść w aut, mogła pójść w boisko. Udało się, odwróciliśmy to, więc na pewno trochę szczęścia też nam pomogło. Dla mnie nie ma jakiegoś znaczenia, z tamtego playoffu wyjdzie drużyna po prostu lepsza. A my na nią będziemy czekać, a kto wygra, to wszystko i tak boisko rozwiąże i ktoś, kto będzie lepszy o tą jedną piłkę w tym ostatnim zwycięskim meczu, będzie grał z nami w finale. Były i zagrywki, i przyjęcia takich piłek naprawdę, które w wielu innych meczach mogłyby wpaść. Dzisiaj akurat zostały obronione, podobnie kiwki w obronie, obrony ataku Zbyszka Bartmana, no to wszystko na pewno jest jakąś tam składową, która powoduje, że takie momenty przeważają na korzyść jednej drużyny. To jest na pewno naszym zaletą i wielkim plusem, że od jakiegoś czasu jesteśmy praktycznie niezmiennym zespołem i to przekłada się na boisku, na grę naszą i na to, że w ciężkich chwilach możemy na siebie liczyć, ale na zwycięstwo składa się też więcej innych punktów, które trzeba wypełniać, a przede wszystkim wygrać ostatnią piłkę. Dowiadujemy się tego przed całym spotkaniem na naszej krótkiej odprawie, to jest chyba tradycja w Skrze, odkąd tu jestem, tak się dzieje i tak trener podaje skład. Myślę, że Marcin to no, wspaniały środkowy reprezentant Polski, podpora naszej reprezentacji, więc kurczę, no, dlaczego ja mam zaczynać, skoro Marcin też może i może grać dobrze. To był dzisiaj najlepszy, to nieprawda, ja niepotrzebnie dostałem to MVP. Mariusz dzisiaj pociągnął ten wózek, dziękuję, to był mój wywiad. Skra TV, oglądajcie.